od czasu, kiedy wybuchła wojna, i to tak blisko nas, jak nigdy dotąd, przynajmniej za mojego życia, to snuje mi się ciągle po głowie takie pytanie, czy jestem, czy ja jestem człowiekiem pokoju? Nawet wygłosiłem takie rekolekcje dwukrotnie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Czy ja jestem tym, który wprowadza pokój? Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich, który komentuję, zaczyna się takim pięknym stwierdzeniem. Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Piękny opis. Gdyby ktoś tylko ten fragment przeczytał, to by uwierzył. Ale wystarczy przyjrzeć się temu, co tam się działo wcześniej. Ile było powodów do niepokoju, ile było nerwówki. Jak to świętego Pawła muszą spuszczać w koszu po murach, żeby uciekł. Później znów go muszą z kolejnego miasta ewakuować, bo ciągle było jakieś zagrożenie, czyhano na jego życie, na życie apostołów, ciągle komuś się coś nie podobało. No i w tym kontekście padają właśnie te piękne słowa o tym, że Kościół cieszył się pokojem i rozwijał się, żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. To znaczy, że tam wewnątrz był pokój, że to wnętrze Kościoła, wnętrze tych chrześcijan było wypełnione pokojem. Pokojem, który zresztą przecież apostołowie otrzymali od Jezusa, który przyszedł po zmartwychwstaniu i powiedział do nich: weźmijcie Ducha Świętego. Wcześniej powiedział wprost: pokój wam. To pokój przynosi prawdziwe uzdrowienie, ukojenie i on skłania serca ku Jezusowi. Jak ktoś spotyka się z pokojem, no to jest najbardziej przekonywujący argument. Szczególnie jeśli w takim świecie, w którym żyjemy, pełnym niepokoju, gdzie mamy za miedzą wojnę, jeśli w takim świecie spotykam się z człowiekiem, który ma pokój, no to jest naprawdę przekonujące. Skąd ty to masz, że jesteś taki spokojny? To przypominają mi się siostry betlejemitki z Grabowca na Pomorzu, u których byłem kilkakrotnie. A tam się wchodzi i nagle człowiek znajduje się w pokoju. Nawet jak kiedyś patrzyłem na siostrę, która robiła porządki w kościele, po prostu zamiatała i wycierała kurze, to nawet w tych jej ruchach był pokój. Początek pokoju jest we mnie, w moim sercu. Nikogo nie uzdrowię, nikogo nie przyprowadzę do Jezusa, jeżeli wewnątrz będę miał niepokój. Dlatego prośmy dzisiaj o to, by pomimo tego niepokoju na zewnątrz, nasze serca były przepełnione tym prawdziwym, Jezusowym pokojem i o Niego się starajmy. Ta całkiem znana scena z Ewangelii nazywana bywa właśnie często kryzysem w Kafarnaum, że to jest taki moment, kiedy Jezusowi coś nie wyszło, że Jego głoszenie było aż zbyt radykalne, dla niektórych abstrakcyjne, że od Niego odeszli. I nie chciałbym się jakoś bardzo skupiać na tym kryzysie właśnie głoszenia Pana Jezusa, ale też na takiej sytuacji, kiedy my doświadczamy różnych kryzysów. Kryzysów właśnie może porzucenia przez innych, że ludzie od nas odchodzą, jakoś te przyjaźnie się rozluźniają, czy nawet rozwiązują, rozpadają. I wszelkie inne kryzysy, które prowadzą do takiego doświadczenia, że Boże, gdzie jesteś, co teraz będzie, nie potrafię sobie z tym poradzić, z tym wszystkim, czego doświadczam, z tym może czasem nawałem różnych takich, jak to niektórzy mówią, nieszczęścia chodzą parami, czasami tak bywa, że gdzieś jesteśmy tacy zagubieni w tym wszystkim i jest taka pokusa rozpaczy właśnie, że teraz wszystko już nie ma sensu, wszystko jest czarne,
i nie ma sensu właśnie. I jaka jest odpowiedź tej Ewangelii? Co mówi nam Duch Święty przez to słowo, a właściwie przez usta świętego Piotra? Bo Piotr mówi właśnie: Panie Jezu, gdzie my pójdziemy? Tak naprawdę nie ma innej nadziei poza Tobą. I taka jest prawda. I to też może być trudne nauczanie, no bo skoro doświadczam ciemności i Bóg jest ze mną i jeszcze nie ma innej alternatywy, tylko jeszcze większa ciemność, no to brzmi to pesymistycznie, ale to nie o to chodzi, żeby patrzeć pesymistycznie, bo Jezus jest tym, który rzeczywiście daje nadzieję i często są takie sytuacje w naszym życiu właśnie, że jest ta ciemność, tylko różnica pomiędzy tym, że ufamy Jezusowi, a nie ufamy, jest taka, że albo idziemy w całkowitej ciemności sami, albo idziemy w tej ciemności razem z Jezusem, który daje czasem taki bardzo nikły promyk, ale który nas prowadzi. I myślę, że świetnie też to oddaje Psalm 23. Chociażbym szedł przez ciemną dolinę, to zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I na tym polega zaufanie Jezusowi właśnie w tej trudnej sytuacji, bo łatwo jest ufać, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, kiedy właśnie jest błogosławieństwo, jest blisko jakoś bliskie doświadczenie Pana Boga i w ogóle super, motyle w brzuchu i inne tego typu sprawy. Ale przychodzi taki moment i w życiu, i też w życiu duchowym, kiedy jest ciemno i to trochę tak sprawdza nasze zaufanie. I Pan Bóg się, broń Boże, broń Cię, Panie Boże, żeby się tak z nami bawił. Nie, Pan Bóg się z nami nie bawi w takie sytuacje, że zsyła na nas nieszczęścia, żeby nas sprawdzić, ale zawsze te kryzysy są okazją do tego, żeby pogłębić te relacje, żeby bardziej zaufać. I po każdym takim kroku zaufania jesteśmy naprawdę silniejsi i to ta nasza więź z Bogiem też staje się o wiele bardziej silniejsza, kiedy właśnie w tej ciemności zaufamy. Tak. I do tego zachęcam. To nie jest łatwe, ale spróbujcie.